kora południowa jest bezpieczna? No właśnie. Gdybym za każdym razem dostawała dolara, kiedy słyszę to pytanie, to wierzcie mi, teraz nagrywałabym z jakiegoś naprawdę egzotycznego miejsca, a nie z Warszawy. Jednak to, jak często słyszałam to pytanie, zainspirowało mnie do stworzenia tego filmu, więc nadal jesteśmy na plusie. Hej kochani, tu Kimiko. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o tym, czy Korea Południowa jest bezpiecznym krajem i na jakie zagrożenia trzeba się ewentualnie przygotować. Już na początku rozwieję wszelkie wątpliwości. Tak, Korea Południowa jest krajem ogólnie rzecz biorąc bezpiecznym, nawet biorąc pod uwagę jej sąsiedztwo z Koreą Północną, ale nie o tym dzisiaj. Chciałabym się głównie wypowiedzieć na temat stolicy, Seulu, jako że spędziłam tam zdecydowanie najwięcej czasu. Kwestia tego, jak daleko rząd powinien i może posuwać się kwestii inwigilowania nas w życiu codziennym, czyli ilości kamer w przestrzeniach publicznych, jest oczywiście dyskusyjna, ale nie chciałabym się nad tym rozwodzić. Chciałabym was poinformować, że w Seulu ilość kamer w miejscach publicznych jest ogromna, jakby przestrzeń, która jest monitorowana, no jest naprawdę bardzo duża, więc pewnie już się domyślacie, że sama obecność takiej ilości kamer zmniejsza przestępczość i jest to prawda. Dodatkowo fakt, że wszystkie biznesy, restauracje, sklepy w Seulu są otwarte naprawdę do późna, jest to dosyć normalne, że możemy pójść do sklepu o 2 nad ranem czy do restauracji o już nie wiadomo której godzinie, jest naprawdę normalne. Ze względu na to, na ulicach jest zawsze po prostu więcej ludzi. Pamiętajmy też, że Korea Południowa jest naprawdę małym krajem, a Seul jest bardzo zaludniony, więc rzadko zdarzają się sytuacje, gdzie idziecie po ulicy sami. Kolejnym aspektem, który na to wpływa, jest duża ilość policji. Tak jak wiecie, Koreańczycy, mężczyźni, muszą odrobić obowiązkową służbę wojskową. Część z nich jest przydzielana do policji, więc często widzimy nawet takie grupy 6 policjantów albo trójki, spotykają się mnie w 6, idą wszyscy razem, rozmawiają, którzy monitorują regularnie pewne obszary. Ci panowie policjanci są też bardzo pomocni i często mówią po angielsku, więc... A i mam jeszcze dla was taki tip odnośnie podróży do Korei. Jeżeli coś zgubicie w mieście, na przykład portfel, to koniecznie idźcie do najbliższego posterunku policji, bo Koreańczycy, jeżeli widzą taką rzecz, to najczęściej po prostu dają policjantowi. Ja widziałam, jak na przykład jakaś kobieta po prostu podchodzi tak, siup bez słowa daje coś tym policjantom, to wygląda jakiś portfel właśnie, no i to włożyli do kieszeni, później to zanoszą po prostu do jednostki. I sama też kilkukrotnie z moimi znajomymi, którzy coś zgubili, szliśmy po prostu grupowo na komisariat i raz się nawet jaka rzecz znalazła. Był to akurat telefon i to z takim, wiecie, jak portfelikiem przylepiano, że tam były karty, więc, że tak powiem, stawka była wysoka. Kradzieże są znacznie mniej popularne niż w krajach takich jak Polska czy ogólnie w Europie. Po pierwsze, ze względów kulturowych kradzież jest naprawdę uznawana za okropną hańbę, w Japonii też, ale właśnie też ze względu na ilość tych kamer, to jak Koreańczycy sami są też uważni, no jest to bardzo rzadkie, żeby coś ginęło. Ja zawsze mówię, że jedną z rzeczy, które najbardziej lubię w Korei, jest właśnie to swoboda, kiedy wiem, że będąc sama na przykład w kawiarni z ogródkiem, mogę zostawić na stole laptop, telefon i portfel, i kiedy ja wrócę z toalety, to on tam nadal będzie. Była tylko jedna sytuacja, o której może już częściej teraz mówiłam, albo w którymś filmie, nie pamiętam, kiedy raz mój telefon zniknął i to był ten raz, kiedy po prostu mocno nie dostałam zawału, po czym od razu podszedł do mnie kelner i powiedział, że bardzo przeprasza, że wziął mój telefon, ale podłączył go do ładowania i dzwoniła moja mama. To było no po prostu, kto robi takie rzeczy, w sensie no... Jestem mu wdzięczna, ale to było trochę dziwne, ale bardzo miłe i jeżeli zastanawiacie się, skąd wiedział, że dzwoni moja mama, to ja po prostu mam większość kontaktów w telefonie zapisanych w Hangul, nieważne. A skoro nie kradzieże i rozboje, czy ogólnie tego typu rzeczy, bo przestrzeń publiczna jest bardzo monitorowana, to jakie przestępstwa są popularne w Korei? Cóż, jak to w Azji, przestępstwa na tle seksualnym, no niestety... troszkę mogło się wymykać czymś spod kontroli. Myślę, że ostatnie tygodnie tego, co działo się w K-popie, cała sprawa Burning Sun i Sungniego pokazały wam bardzo dobitnie, jakie czasem rzeczy są po prostu zamiatane pod dywan. I chciałam powiedzieć, że właśnie w Korei, jeżeli myślę o tym, jakie przestępstwa są najczęstsze i mogą ewentualnie być zagrożeniem dla was, jeżeli podróżujecie, to są to właśnie przestępstwa na tle seksualnym. Wiecie już pewnie też o tym, jaka ilość ukrytych kamer w toaletach publicznych była znajdywana w Korei. Była to po prostu epidemia. Chciałabym was po prostu tak po ludzku bardzo uczulić na to, że gdziekolwiek jesteście, zwłaszcza w miejscu, gdzie jest alkohol, żebyście pilnowali swoich drinków, pilnowali tego, gdzie wychodzicie znowu poznanymi osobami. Po prostu bądźcie rozsądni, bo
nie chcę jakby ujawniać szczegółów tej sprawy, ale bliska mi osoba podczas jednego z moich pobytów w Korei po prostu padła ofiarą no, bardzo poważnego przestępstwa właśnie na tle seksualnym. Obojętnie jak bardzo jesteście zaopiekowani przez waszych znajomych, bo wiem, że najczęściej wychodzicie jednak jakąś grupą, to zawsze bardzo uważajcie na siebie. No i oczywiście stalking. Zdarza się on rzadziej niż w Japonii, ale nadal bardzo często w porównaniu do Polski. Ja osobiście nie sądzę, żebym padła ofiarą takiego konkretnego stalkingu w Korei, ale zdarzało mi się, że osoby, które do mnie zagadywały, właśnie mężczyźni, chcieli po prostu za mną iść. Och, to jest po prostu dla mnie, to jest mega creepy. Ja jestem osobą na szczęście, która ma bardzo mocny charakter i taką permanentną wpierdolkę na twarzy, że dosyć szybko samą swoją jakby aparycją uświadomiłam mu, że to będzie najgorszy pomysł tego dnia dla niego, jeżeli ma zamiar mnie dalej śledzić. Trenowało się Krav Maga. I nie tylko. Jednak kilka z moich znajomych doświadczyło tego dosyć dobitnie. Jedna z moich koleżanek ze Stanów, która uczy w Korei angielskiego już od, no, chyba ponad 2 lat, tak. Cóż, jest bardzo atrakcyjna. Ona niestety doświadczyła tego stalkingu dosyć mocno. Pamiętam, że mieliśmy raz nawet taką sytuację, kiedy ja ostatnio byłam w Korei, że zadzwoniła do nas, jak mieliśmy się spotkać, a ja wcześniej już spotkałam się z moim znajomym, mówiąc, że po prostu nie wie co robić, bo jakiś facet śledził do domu po pracy i nadal się kręci właśnie w okolicy jej domu, więc tak, wtedy właśnie jeden z naszych kolegów, który też miał do nas dołączyć, po prostu pojechał najpierw po nią i udając jej oczywiście chłopaka po prostu ją stamtąd zabrał z jej własnego domu i przyprowadził do nas, a później odprowadził z powrotem po imprezie, więc sytuacja została w miarę opanowana i później dawała nam znać, jak sytuacja wygląda i na szczęście stalker się już nie pojawił. Prawdopodobnie spłoszył go fakt naszego bardzo wysokiego i dobrze zbudowanego kolegi, który wtedy po nią przyjechał. Podsumowując. Hej, Queen! Podsumowując, Korea Południowa jest krajem bezpiecznym, ale oczywiście podróżując, nieważne czy sami, czy w grupie, po prostu na siebie uważajcie, tak jak w każdym innym państwie. Wasz dobytek materialny jest jednak tu znacznie bezpieczniejszy niż w krajach europejskich, a już na pewno nie zostaną wam skradzione telefony w taki sposób jak na przykład w Barcelonie, więc naprawdę nie musicie o to martwić. Nie polecam jednak zostawiać ich na wierzchu w miejscach stricte turystycznych, jak i w miejscach, gdzie jest dużo obcokrajowców, ponieważ przykro mi to mówić, ale no takie są statystyki. Za większość przestępstw takich niezorganizowanych w Korei odpowiedzialni są obcokrajowcy, a za te zorganizowane, no ale to już są poważne przestępstwa, tak? Mówimy o mafii, morderstwach i wielkich już finansowych, są po prostu już zamieszane już po prostu duże organizacje przestępcze, które występują w każdym kraju, niezależnie do jakiego kraju polecicie, pamiętajcie, w każdym kraju są zajebiści ludzie i w każdym kraju są okropni ludzie. Więc stay safe, a jeżeli ten film ci się podobał i podobał interesujący, klikaj dzwonek, żeby nie przegapić moich następnych filmów i może zostawić łapkę w górę, będzie mi mega miło. Odpowiadam też na wszystkie wasze komentarze, więc jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zostawiajcie je na dole. Dzięki za oglądanie. Pa, pa!